15 stycznia nad jeziorem Bartoszewo odbyła się coroczna impreza pod hasłem Inauguracja sezonu turystycznego 2023. Słoneczna pogoda przyciągnęła członków wielu klubów turystycznych, stowarzyszeń i organizacji. Na teren imprezy przybyli nie tylko członkowie samej ramy, ale także Stowarzyszenia Ekologicznego Łarpia, Polickie Morsy, Wędrowcy Jantarowych Szlaków, kluby w Krzanie i Neptun oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, byłych pracowników Grupy Azoty ZH Police. Zebrało się nas tu ponad 100 osób. Cieszy. Pogoda pomogła, bo 2 tygodnie padało i nagle mamy dzisiaj słońce, mamy dzisiaj warunki do spełnienia tej imprezy. To jest impreza, odbywa się co roku, już co najmniej od 20 lat i cieszymy się, że pogoda z nami nadal współpracuje. Przy brzegu jeziora zapłonęło ognisko, w którym pieczono przyniesione ze sobą kiełbaski. Odbył się też konkurs w rzucaniu choinką na odległość, znany z organizowanego w poprzednich latach polickiego palenia choinek pod hasłem Zabierz swoją starą. Pierwsze miejsce egzekwo zajmuje Wiking. Nie drugie miejsce, ale też egzekwo pierwsze Roman w Krzanie. Rozegrano też konkurs na najbardziej pomysłowe i kolorowe przebranie. Była Pipi, Dobra Wróżka, Kominiarz, Torreador, Renifer, Rudolf, Kot w butach i kilka klaunów. Uczestnicy konkursów otrzymali upominki przygotowane przez organizatora. Następną naszą imprezą będzie nocny rajd z pochodniami 11 lutego, na który już dzisiaj serdecznie Państwa wszystkich zapraszamy. Zbieramy się o godzinie 19 przed galerią Hosso z pochodniami lub latarkami czołowymi i idziemy do lasu. Pokonujemy trasę około 6 km i zakończenie na mecie nad rzeką Łarpia przy ulicy Dębowej. Serdecznie zapraszamy. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć oraz znaczków, które już tradycyjnie rozdawane są uczestnikom imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Sama Rama. Celem inauguracji sezonu turystycznego jest popularyzacja turystyki, poznanie walorów Puszczy Wkrzańskiej oraz umocnienie więzi wśród turystycznej braci.